Niestety bez Polaka ten najważniejszy pojedynek, bo doprowadzający kogoś do finału. W finale Europy będzie reprezentować albo Showtime, czyli Tobias Zieber, albo Jutermal, czyli Mark Szlapi. Widzę, że Mark Szlapi zaczyna chyba od blokady. Chyba, że coś innego mu przyświeca. Nie, raczej będzie eBay blok. No i zobaczmy, co takiego przygotuje na niego Showtime. Mógł trochę się przeglądać meczowi Many z Jutermalem Showtime, więc pewnie ma jakieś wnioski, ma jakieś spostrzeżenia, może pomysł, jak grać. Też gracze nie do końca wiedzieli, jak wetować te wszystkie mapy, bo to trochę trudna sprawa, jak się nie zna tych map, ale już przecież już zagrali kilka meczów. W fazie grupowej, w grupie europejskiej najlepszy właśnie był Showtime, Jutermal był na miejscu trzecim. No właśnie, a kto wygrał w fazie grupowej, gdy ze sobą grali? Showtime. Showtime wygrał 2-1 z Jutermalem. Pierwszą mapę przegrał, dwie kolejne wygrał. Po tej blokadzie oczywiście Showtime uznał, że zaekspuje w innym miejscu. Tak bardzo często robi, a potem przechodzi w Stargate'a, no i Oracle. No i potem gra się rozwija swoim rytmem. Supply Depot to tak ma być? Wydaje mi się, że coś jest nie tak, ale to może mi się tylko wydaje. Propka sprawdza, dolny prawy róg mapy. eBay został skasowany, żeby odzyskać część pieniędzy. Ładnie poszedł ten Włoch. Jak się zwija, jak się zwija. A tam nic nie było. No, tak samo nic nie było z tą Oracle. Jedna, druga dolatuje. Showtime całkiem szybko też przejmuje kolejną bazę. O proszę, bo on to robi w tym takim bardziej koreańskim stylu, na jednym gatewayu. No proszę. Tobias to jednak odważny zawodnik. Dobra, zbiera się oczywiście Jutermal do pierwszego dużego ataku, naprodukował dużo marinów z trzech Raxów. To jest no taka taktyka, którą Bian też lubił używać, chociaż on do niej dokładał 2-4 marudery i wtedy atakował. O, tu jest fajna zamrażarka na tej rampie, ale jednak omija tę rampę Jutermal i chce zaatakować trzecią bazę. Jeżeli dobrze wyceluje adeptka po adeptce, to moim zdaniem może tę konfrontację wygrać, ale chyba nie chce brać w niej udziału. Jeszcze się zastanawia. Pierwszy pylon zniszczony. Ciekawa pozycja Jutermala.
Sam się zastanawia, czy może podjąć taką walkę zapewne. O, jest, jest, jest! A, i jest też super bateria. Wow, ale ładnie wyłapał te Oracle. No mikro, synu, mikro. To podstawa. Na krawędzi zasięgu ataku Marinów balansuje Uthermal. No i jeszcze jedno podejście. Nie no, nie masz czego zbierać. Ach, ten Rudy. Pięknie, pięknie to zagrał. Idealnie wyczekał Niemca. No i GG. Tutaj też chyba zabrakło takiej pułapki. Jedna z takich bardziej dzikich map na pewno. Treadmill, Showtime niebieski, Uthermal czerwony. O, Uthermal już zaczyna oczywiście od szybkiej akcji. Akurat chyba tylko jedna SUV pójdzie na wrogą stronę mapy. Tu mamy pola spowalniające na środku 4. Trzeba je na ogół przebyć, jeżeli chcemy pójść do rywala normalną drogą, albo nie iść nimi, ale wtedy trzeba iść trochę bardziej górą i to też jest pewne spowolnienie, no bo większy dystans trzeba przejść. Zaczynamy od ukrytych Proxyraxów. No dobra, czasami Showtime szukał dookoła swojej bazy takich rzeczy, ale widać nie tym razem, nie w tym turnieju, bo też może nie ma takiego ogrania właśnie na mapie Treadmill, która jest dla niego zapewne mocno nowa. Tam się zadziało. Podoba mi się, że ze 4-5 Włochów się wywróciło, a Anglicy żaden. Wspaniała to była wrzutka, nie zapomnę jej nigdy. Showtime na razie bardzo, no, roztropnie podchodzi do tematu. Wie, że coś gdzieś się dzieje, ale i tak stawia Nexusa, bo praktycznie w każdym wariancie warto tego Nexusa i tak postawić, chyba że wiemy, że to są jakieś proxy Mariny, no to wtedy już nie. Ale to nie są Mariny, to jest Reaper. I to w dodatku z jednych koszarów, a nie na przykład z 3-4, także nie ma zupełnie żadnych obaw. Ej, on nie robi zeloty. Ciekawe czy... No dokładnie, Stalkera. Od Stalkera zaczyna. Ta proba jeszcze dobrze jakby zrobiła baterię tutaj. Ale... a może i nie. No dobra, ile ubije probek ten Reaper? To jest podstawowe pytanie. Przeważnie ubija 2, 3, czasami 4 i to już jest naprawdę dużo. Aha, po 2. No już 200 minerałów upolował tym zagraniem Uthermal. To nie jest takie nic. Ależ to musi wkurzać Showtime'a, że tak długo nie może dobrać się i nie może zbierać surowców z Naturala. On dalej w zasadzie ma problemy, bo stracił jeszcze Stalkera. To jest naprawdę źle, bardzo źle. A już leci ten Medivac z trzema minami. No nie czeka na nic, Rudy. Jest piękna sprawa, bo te Stalkery pierwszej bazy nie bronią i teraz się Showtime pewnie skupia na tym bunkrze, a może nie skupia się na wydobyciu. O, jednak czujny. Jednak Tobias w miarę poprawnie. Ale i tak straty będą. Jeszcze tutaj jedna mina.
do Naturala została posłana, ale zniszczył ją w porę. Ach, to są miny zakopane i niewidzialne, bo jest zbrojownia gotowa, więc nie widzi ich Niemiec. Ulala. No to albo z kontry teraz wygra, albo będzie 1-1, coś czuję. Ale go zamęczył już Jutermal na początku. Tutaj była kolejna eksplozja, zobaczmy jednak jak w Naturalu. Czy jest szansa, czy nie ma. Powinien to wykopać raz jeszcze Jutermal, ale widać nie miał czasu, bo się zajął czym innym. No i popatrzmy na obronę. Nie rozkłada nawet Siczczanka, no bo wie, że to też mogłoby tak trochę go zaskoczyć. Chyba 2-0. Oho, jak to 2-0? Jak tam jest? Nie no, spokojnie, jeszcze z tym 2-0. Znaczy nie no, w sumie to tak. Jutermal ma chyba lekką przewagę, ale może jeszcze nie 2-0. Ale jest na dobrej drodze. I on chyba nawet zamierza zrobić jakiś atak dwubazowy. On tak dorabia te czołgi i dorabia. Teraz będzie zamiana. Albo z kontra, albo 1-1. No jeszcze chwilę temu tak trochę to może wyglądało. No dalej prowadzi Jutermal. Oczywiście. Nie no, faktycznie, kurczę. Tak patrzę na te technologie Showtime'a, on nawet blinka nie zaczął, tylko idzie w deteki, no to już jest trochę desperacja. No to wcale może nie wygląda tak źle limitowo. W pełni chcę zablokować przejście Jutermal na wszelki wypadek. No dobra, spróbuję mimo wszystko tymi Dark Templarami coś Showtime zaczarować. Wiadomo, że jest źle, ale no tak w sumie poza Dark Templarami, jakimiś Disruptorami to nie ma większego wyjścia. No tylko, że już pierwszy Dark Templar zniszczony, a drugi bliski wykrycia. Tak samo tego Warpisma być może Jutermal jeszcze złapie Wikingiem, bo Wiking wcale taki bardzo wolny nie jest. No i zobaczcie, jaka piękna sprawa dla Rudego. Nie ma Warpisma, Dark Templary nieudane. Nie no, faktycznie. Kontra nie wyszła, plan nie wypalił, więc raczej GG. No chyba, że jakiś cud tutaj. No nie no, jaki cud, to są immortale. Aż się dziwię, że może nie zabrał ze sobą SCV. Ale on woli zająć kolejną bazę akurat. Kolejny Dark Templar. To jest ciekawe. Showtime idzie tak, że chyba jest... No, jednak był zauważony. Te immortale były widoczne, ale chyba nie zwrócił na nie uwagi Jutermal. No, nie wierzę. Ale czwarty immortal już został przechwycony. No dobra, to lecimy na wymianę bazową, która raczej będzie lepsza dla Jutermala. On się teraz zamierza wycofać? Naprawdę?
No nie no, już teraz to albo wymiana, albo nie wymiana. No i liberatory na rampę oczywiście. To jest piękna sprawa, teraz liberator naprawdę dużo wartości z siebie da. Jest też kolejny Immortal, a pamiętajmy, że Showtime nie ma noż Blinka, więc jak on się do tych liberatorów niby ma dobrać? Może jakoś przerzucić wojsko, czy winne? Nie no, nie ma opcji dla Showtime'a. On tylko Dark Templarami może jeszcze zagrozić. A weź tu, zrób coś Dark Templarami, jak ta baza też już ma za chwilę skana. Co ten Rudy tak tutaj wolno chodzi? Może za bardzo się przejął tym atakiem przeciwnika. Kolejna baza rozpracowana, teraz chyba już najrozsądniej jest po prostu wrócić do siebie z perspektywy Holendra. No, tak, mało ma tutaj Showtime. Chociaż są to silne jednostki, Archony, Stalkery, Immortale. No ale nie może tak obrywać od Liberatorów. Teraz one mogą znowu się przestawić. Gdzie jest ten... Gdzie są posiłki? Ach, on zrobił dropa do pierwszej bazy. To mnie zaskoczyło najbardziej, bo wyglądało jakby się zawracał. On po prostu migruje z tego miejsca. Ma to gdzieś. A nie wiem, czy to takie mądre, bo przecież... Cały czas te Dark Templary. Musi tu zrobić tureta, moim zdaniem. A on robi eBay'a, bo już nie może robić turetów. Tak, trzeba od początku technologię rozwijać. Ale przynajmniej dezaktywuje wrogowi produkcję może. A jeszcze w górnym prawym rogu Niemiec ukrywa swoją bazę. Ale ma skany w razie czego. Dark Templary nie stanowią problemu. To jest kolejna niewidzialna jednostka. Skan w miarę szybki. Miny trzeba też zakopać. No i zobaczmy na kolejną awanturę. Showtime myśli, jak tu podejść od lewej i od prawej, ale tu w zasadzie nie ma dobrego miejsca do wejścia, bo z lewej liberatory, miny, tutaj pole spowalniające. Za chwilę turret, który wykryje tego Dark Templara. Mamy też kasację Nexusa w górnym prawym rogu. No i wszystko zwiastuje zwycięstwo holenderskiego Terana. Chociaż jeszcze chwila, jeszcze moment. No, liberatory porobiły. To są same Immortale. Tak, liberatory już myślę, że to same obronią. No tylko trzeba im trochę czasu. Okej, okay, GG, brawo, wygrał tę zawiłość Uthermal. Well played. 2-0 dla Uthermala. Pięknie mu poszło na razie. Bardzo wybijające z rytmu były te na poprzedniej mapie te akcje z Reaperem, Proxy Reaperem w sumie. Miny i zakopywanie. Bardzo, bardzo nieprzyjemny styl gry. No ale Uthermal jest takim moim zdaniem mistrzem właśnie tych wczesnych ataków. Taki jeden z najlepszych early game'ów w Europie i cały czas... No może nie kompletnie za każdym razem, ale wręcz cały czas potrafi to jakoś obracać wszystko w zwycięstwo. A czasami jeszcze trochę szczęścia mu dopisze i to w ogóle jest piękna sprawa. Mapa Oblivion tym razem. Tak, gdzie mieliśmy skandal w meczu Parting Solar. O i zobaczcie, zmienili zejście z rampy. Nie ma tutaj teraz też takich barierek czy jakichś innych wynalazków, tylko... Teraz już myślę, że jeden pylon nie zablokuje zejścia z rampy, tak jak to było w meczu Partinga i Solara w GSL-u. Aha. No pewnie, jak jeden eBay blok cię nie zadowala, no to robisz dwa. To jest naprawdę dobra mapa, żeby tak zrobić, bo to jest wręcz, no trzeba tutaj praktycznie zaekspować, bo jak postawisz gdzie indziej Nexusa, to on będzie tak, no trochę daleko. Trochę bardzo daleko. I w słabym umiejscowieniu, także... O, nie wierzę, że on nie dobił tej SCV-ki. Oj, Tobias. A, Tobias zrobił dwa asymilatory. Ja nie wiem, czy on nie zrobi jakiegoś proxy Stargate'a za momencik. Ale to jak już, to chyba będzie Oracle, a nie Voidray. Czy inny Tempest. Trochę słaba mapa chyba, żeby zagrać... Voidraya bądź Tempesta, bo tu jest bardzo dużo przestrzeni, ciężko się dobrać do wydobycia, prawie że to niemożliwe, więc jak już to właśnie Oracle, no chyba że jeszcze co innego, ale wszystko wskazuje właśnie na Oracle.
troszeczkę poprzeszkadza na początku. To jest oczywiście taka dywersja, ale też ma to przytrzymać Mariny w tym miejscu. A Oracle poleci do pierwszej bazy i tam może zrobi rozróbę, o ile mina jej gwałtownie nie zahamuje. No jest ta mina. Widzi ją Uthermal, czy nie widzi? Powinien ją zakopać póki co, ale jakoś tego nie czyni. Oj, słabe to. Troszeczkę słabe. Już żałuję pewnie, że nie zakopał. No ale cóż. Reperuje minę? O, to się i tak nie udało. No, bardzo udana Oracle Tobiasa. No jednak niemiecki nalot to jest to. Luftwaffe, czy jak to było? Dla Helmuta idealny początek, ale spokojnie, Rudy jeszcze się zastanawia, jak na to odpowiedzieć. Kolejna Oracle wylatuje. Myślę, że Uthermal wie, że to jest kolejna, no bo widać po stanie energii, że ma tak trochę dużo jej. No nie widzi Pylona i Stargate'a z lewej strony, a powinien chyba to rozwalić marinami. Wszystko czeka, wszystko stoi. O, jest taka mała, przyjemna akcja dla Protossa, złapanie miny. Aha, dobra, bo ja tak się zastanawiam, co tutaj będzie grane. No w sumie już widać, co będzie grane, zwłaszcza jak się CV zabiera do ataku. No dobra, cała moc powinna być skupiona na defensywie. Widzę, że jeszcze kolejny proxy zrobił Showtime, ale to już ma być na dłuższą, trochę dłuższą grę. A może się tutaj przydać do jakiejś flanki. No, czas pokaże. Z lewej, z prawej strony bateria. Zobaczymy, która będzie super baterią już za chwilę. Uuuu, kochany, piękna blokada. Bardzo nieprzyjemna dla Tobiasa. W zasadzie może on nawet musi zrobić recall na lewą stronę. Dokładnie, recall armii na lewo, no bo jak on zejdzie z rampy, którą blokują bunkry. No i cała naprzód. Teraz to na pełnej. Bo lepszej okazji może nie być. Sentry też powinien podsunąć agresywniej Showtime, bo teraz ona nie daje osłony z lotom, ale chyba i tak udało się. Udało się przeżyć, udało się obronić. No i myślę, że to już zniechęci Uthermala na dobre. On lubi się szybko poddawać. Jeszcze niby walczy, jeszcze się trzyma, ale to już chyba daremne. Szybko, doraźnie chce zablokować wejście do swojej bazy Uthermal. Nie jest to głupi pomysł, aczkolwiek widzę, że nie ostudziło to zapędów Showtime'a. No, dokładnie, jest podniesienie. Teraz Guardian Shield powinien pomóc Zelotom, tak też się dzieje. No, ten eBay. A i chyba uda się wyreperować. Naprawdę? A może Supply Depot, a może ten budynek, a może ten? No i teraz to żaden. O, nie wierzę, że to przeżył. Tak blisko. Tak blisko. No, wiele wskazuje na to, że będzie 2 do 1. Z perspektywy Showtime'a, no nawet nie wiem, czy nie wystarczy po prostu non-stop robić wojska i tyle i czekać
Feniksami, tylko patrolować to miejsce mniej więcej i to miejsce, żeby ewentualny przelot Jutermala nie pozostał niezauważony. A tutaj, no tutaj sama armia może jakoś też sprytnie ukryta, może część armii tu, część armii tam, żeby po prostu Jutermal w końcu wyszedł i został zaskoczony liczbą jednostek Niemca. W dalszym ciągu co najwyżej można to nazwać chyba jakimś czajeniem się, ale odpuścił taką szybką grę Showtime. Chociaż pytanie czy do końca, bo może chciał po prostu uzupełnić wojsko Archony, oczywiście o Stormdropy też. No i się teraz zacznie chyba sensowny atak Showtime'a. No bardzo ładna wizja na mapie. Feniksy patrolują prawą stronę, z lewej cały czas ten Proxy Stargate daje wizję czy jakieś pylony czy zelota. Jest wizja. Ale przede wszystkim przemyślał sprawę i chyba spróbuje jednak zaatakować. Niewiele ma robotników w Showtime, czyli faktycznie chodzi mu o to, żeby wygrać chyba tu i teraz, ale jest dużo min. Te miny są doskonałą kontrą na zeloty. Jeszcze pytanie tylko, jak bitwa będzie przebiegać, czy one w sposób skupiony wejdą w te miny, to wtedy najgorzej dla Protossa. Czy może jednak będzie trochę w tym wszystkim też przypadku. O, no nie, Tobias, tak nie można. O, jeszcze dezaktywacja na Prisma, czy uda się go zniszczyć? Nie, jednak nie. Ucieka. Z prawej flanka i to niemała zelotów. Sporo min jeszcze nie ma przeładowanych wystrzałów. Może to jest właśnie dobry moment. No, ale gdzie on tutaj biegnie? Obaj zgodnie czekają. No i chyba póki co czekać będą. Ale się ładnie zebrał teraz Jutermal. No ma duże wojsko, dlatego że ekonomia nie jest jakoś niesamowicie rozwinięta, ale może wystarczy ten jeden dobry strzał, jeden dobry atak. Bardzo dużo min, ale świetnie go zachodzi Showtime i tutaj są też cenne ghosty. Rzuca EMP na zelotów Jutermal, może jeszcze kolejny wejdzie, albo jakieś snajpy, nie, jednak nie. No kompozycja Showtime'a jest taka, no do wjazdów niby dobra, ale weź tu wjeżdżaj w miny, no to... Łatwiej powiedzieć, niż wykonać. No, ładne przecięcie wroga, ale nie, te stormy niezbyt trafione. O, mamy już Disruptory, no to będzie na pewno wpływało na żwawość wojsk holenderskich, bo to już nie może za długo czekać. Albo teraz wygra, albo przegra moim zdaniem Jutermal, nie może na trzech bazach przecież grać z Showtime'em, który ma cztery bazy, miliard stormów i Disruptory do tego. O, jakie MP siadł na High Templary, doskonały.
O, ta kuleczka była znakomita, z 5 min wysadziła w powietrze, świetny pomysł. To jest dobra odpowiedź na miny. Disruptory. No i tak już do końca będzie męczyć Showtime, bo teraz nie ma min, nie ma stresów. Jeszcze Observer w dodatku go tutaj zabezpiecza. No i świetne zapchnięcie przeciwnika, ale zobaczmy, ile min zostało z tyłu. Tutaj też jedna, ale akurat nie ma strzału. No i teraz piękna okazja dla Showtime'a, żeby skończyć tę mapę. Teraz nie ma ghostów, więc nie rzuci MP, więc Stormy cały czas trzymają wojsko Uttermala z prawej strony, nawet nie podchodzi, nawet nie ryzykuje. No i reszta Protossa świetnie sobie tutaj radzi. Będzie jeszcze jakiś drop z min w górny lewy róg. Ciekawe, czy Showtime zwróci uwagę. No nie bardzo. Ale zrobił większe obrażenia rywalowi niż rywal jemu. I to jest... No to musi być już 2-1 praktycznie. Ulepszenia do ghostów faktycznie też nie ma, żeby EMP miało większy zasięg, większy obszar działania. No zasięg w sumie też jest trochę większy dzięki temu, minimalnie. Ale chodzi o liczbę obejmowanych jednostek. No, czekamy, czekamy. 32 proby zniszczone to oczywiście piękny wynik, ale... No teraz nie ma w ogóle, no tak z czego on tutaj zbiera? Z dwóch złóż i tutaj z dwóch. No to jest nic. Może raz jeszcze te miny eksplodują. Wystarczy być cierpliwym, a może i nawet nie. Nie. Jak już są kolosy, to już nie trzeba być cierpliwym. Stormy, kolosy, High Templary, wszystko ma. A nawet więcej niż trzeba. No ale co się musiał namęczyć, to jego. To jest 17 minuta i dopiero teraz odklepał Uttermal. Chociaż no, już było wiele momentów, w których teoretycznie mógł się poddać. Chociażby po tym pierwszym nieudanym puszu, który Showtime obronił, przywołując zeloty na lewą stronę. Dobra, jedziemy. W górnym lewym Showtime, w dolnym prawym Uttermal. Jakoś tak w miarę wcześniej wysłał tę probę. Kochany, zobaczył się? Nie, gdzie tam, nie zobaczył się. Robotnicy, to jest oczywiście eBay blok na ekspansję Showtime'a. Na tej mapie też to jest nawet w sumie dobry pomysł. No musi jeszcze raz zaczarować Uttermal. To jest best of 5 do 3 wygranych. Ten, kto wygra, ten będzie reprezentować Europę w finale w walce z Koreańczykami. Jest facet z internetu, który je majonez słoikami. Chyba widziałem kiedyś. Nie wiem, czy też całe kostki masła raz nie zjadł, ale on to raczej, nie wiem, czy to no, ale tak na co dzień? Chyba to zrobił tylko na filmiku, tak mi się wydaje. No tak, to jest przecież dramat. Zresztą nie wiem, nie... Nie wiem, nie znam się. Chyba takie hobby może tak być. eBay blok udany. Chyba ciężko, żeby nie był udany. No i koniec pierwszej połowy chyba już. No właśnie, to jest taka alternatywna wersja obrony eBay bloka, czyli robimy w takiej sytuacji zelotę, no i zelota ciacha eBaya i można za chwilę ekspować, ale jeszcze przed tym
była chwila na zrobienie technologii, jest to Stargate. No ale zaraz się Jutermal sprytny dowie chyba, że jest to... A może i nie? A mógł się dowiedzieć! Ciekawe. Jeszcze z lota dziabnął to jest TV-kę, no nic. Niespecjalnie dużo wypatrzył Showtime. No to jest bardzo ciężka dedukcja, żeby się domyślić, że są trzy reakcje, praktycznie niemożliwa, no bo po liczbie marinów oczywiście ocenia się mniej więcej, co robi rywal. No co można ocenić? No to, że robił podwójnych marinów z jednych reaksów. A dalej, no dalej... Dalej nie wiadomo. Ale z czasem, jak nie Oracle, to może jakoś inaczej jeszcze się domyśli, co jest grane. Serio Oracle nie poleciała do bazy przeciwnika? To się wydaje takim obowiązkiem i prawie że... No, można powiedzieć, że powtarza taktykę z jednej mapy, nie wiem, chyba to była pierwsza mapa, gdzie Showtime grał Adept Oracle i tam, no, świetnie wszedł ten Shirax Steampack Marine Push. Elegancko, w zasadzie samą tą taktyką wygrał Jutermal, się nie musiał silić. Winiary smakuje jak gips z masłem. Gipsu jeszcze nie próbowałem. Myślę, że lepiej nie próbować. No, nie ma. Nie ma decyzji, czy Blinkstalkery, czy Chargeloty. Zaraz się wszystko rozwikła. No to, co powinien robić, to oczywiście przygotowywać kontrę na dużo marinów. To mogą być Blinkstalkery, ale przecież no, zanim one będą, zanim się ulepszenie zrobi, to dużo czasu mija, a rywal już wychodzi. Także chyba jedyną formą obrony będą tutaj Force Fieldy. O, naprawdę chcesz zająć tę bazę? Jest optymista jakiś. No, powodzenia życzę. Myślę, że nie ma żadnej szansy na obronę trzeciej, chyba że... Chociaż tutaj Force Fieldy? Nie, nawet nie próbuję. No i chyba słusznie. Przede wszystkim stawia na obronę Showtime, nawet jak ma być trochę do tyłu ekonomicznie. Stare dziady wciąż w topce. No nie wierzę. Nawet trzydziestki nie mają, a już stare dziady. Po co to szkalowanie? Czy Showtime się dowie, że nie w każdej grze musi zakładać trzecią bazę? No, moim zdaniem to jednak trzeba Protossem na Terrana trzecią bazę w miarę szybko zajmować, bo to się fatalnie, przeważnie kończy, jak się tego nie zrobi w miarę szybko. Rywal ją zajmuje wtedy, no i weź tu się baw. Bardzo często gry Protossów na Terran w przeszłości wyglądały tak, że trzeba było zdobyć, no takie, no trochę jednak prowadzenie ekonomiczne, żeby potem gładko wygrać. I często się to sprowadza do szybkiego zajęcia trzeciej bazy i obrony. Ale były też oczywiście inne zagrania, takie dwubazowe kolosy z podwójnym forgem, nawet z Blinkiem, pamiętam jak grywał mana. O, nawet dwie ekspansje jednocześnie robi teraz Showtime. Ciekawe, czy spisuje tę jedną znowu na straty, czy może jednak inaczej gra.
Nie, tutaj to tak. Znaczy, oczywiście, że tutaj Showtime raczej się pochopnie pospieszył z zajmowaniem trzeciej bazy, ale on pewnie zakładał, że a może Teran tego nie zauważy, może ona się przypadkiem wybuduje, może tam po prostu nie dojrzy tego Holender. Takie były pewne... O, pewnie założenia, a to jest to ciekawe zagranie. Jeden z mediwaków zniszczony, zanim wszystko wyładował, ale reszta jednostek już wyładowana została i... Ale to nie tak dużo w sumie jednostek, panie Uthermal. Ładne uniki, ładne ucieczki. Chcę dogonić, złapać te stalkery i dopiero potem jakaś może ewakuacja. Może jednak przeciwnie, dociskać do końca. Piękne wejście do naturala i to jest wielka szansa dla min. O, tak, to było mocne. I tutaj jeszcze też malutka wymiana miała miejsce ze stalkerami. Okej, no teraz naprawdę Rudy pięknie wjechał. Zanurkował jak Sterling w porę karne. Klasa. Jednak ta dalsza ekspansja dla Showtime'a może być małym wybawieniem, bo może źle ocenić taką rozgrywkę Uthermal. On sprawdza, okej, nie ma trzeciej bazy tu, nie ma trzeciej bazy tam, co znaczy, że no Showtime chyba musi mnie mocno atakować, więc on zrobił bunkry, ale w rzeczywistości... O wow, ten Observer był na wagę złota, on zauważył dwa lecące mediwaki, pierwszy nawet nie wyrzucił jednej jednostki, drugi też! Oj, Rudy, jak łysy grzywy okant kuli żeś teraz walnął. No, nie, 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 tak nie można grać. 20 limitu armii oddane 5 stalkerom. Takie coś czasami kończy mecze. No ale jeszcze grają. Jeszcze się nie poddali. Te dwa mediwaki też w sumie są do obrony dla Kolosa i tych zelotów i sentry. Aż dziwne, że nie podszedł, że nie dziabnął trochę rywala. Tak, straszny to był błąd, ale teraz też ładnie się odegrał Uthermal. 8 probek. No, mecz na pewno nie jest zakończony. Nie sprzedał jednak bunkrów Uthermal, bo wierzy, że w końcu Niemiec nadejdzie. I bunkry jednak się przydadzą. Ale obaj mają jeszcze podobne limity, obaj mają jeszcze na pewno realne szanse na zwycięstwo. Kompozycja Uthermala też bardzo przemyślana, no bo jest odpowiedź na wszystko, na kolosy, czyli wikingi, ale też jeszcze kilka wikingów by się przydało wybudować przed atakiem, chyba że będzie mieć jakąś świetną pozycję. Do tego wszystkiego ghosty, które w zasadzie osłabiają wszystko, co tylko dotknie EMP. No i tak myślę, że pozycja będzie chyba właśnie najistotniejsza w tych bataliach. Kto się lepiej ustawi, kto lepiej przemyśli swoje ruchy wojskiem, ten chyba zwycięży. Oj, teraz zobaczcie, co się dzieje. Nawet nie wiedział Showtime, że tak się właśnie ustawił jego rywal. Znowu można stracić naprawdę wiele jednostek, wiele probek, zanim realna bitwa się zacznie. Chodzi bezczelnie nie na biomasę, tylko na rampę. Uthermal i jeszcze więcej probek, zanim zacznie się wymieniać z wojskiem rywala. A może się nie zacznie wymieniać? Oj, te proby, one miały być ratowane, ale to ewidentnie się nie udało. Kilka zelotów wysłanych na kontratak. Tam za chwilę pewnie pojawi się armia Uthermala i zobaczcie te kolosy, jak się kotłują. One nie wszystkie mogą atakować, dopiero teraz strzelają dwa. No, ale jak już zaczęły strzelać, to naprawdę zabolało. Leci dalej Uthermal, jak ta obrona na zelotów już udana, już zakończona. 30 probek do 50, 1 SCV, do tego muły, które na pewno pomagają bardzo mocno Uthermalowi. Jeszcze wylądował ten jeden wiking, żeby kilka kliknięć musiał zainwestować w tamto miejsce Showtime. Nawet iwaki dalej latają. Oj, tutaj to wbrew pozorom nie jest najlepsze lądowisko, bo tu zaraz będą stalkery.
No i o, właśnie ten ranny Medivac złapany. Wylatuje. I dziękuję za tę walkę, Uthermal. Pytanie, czy on tak może, czy on zdąży. Uuu, kochany. No to nie było najlepsze zagranie tego zawodnika w turnieju. Potracił dokładnie wszystko. No i teraz to Showtime ma większe wojsko, więc jest jak najbardziej szansa na 2-2. Jak dobrze wiedzie, jak dobrze zaatakuje, to może wygrać. Przecież ma też Disruptory. Ale on woli bezpiecznie podejść od dołu. Nie od otwartej przestrzeni. Skan zauważa armię Niemca. Mamy też Ghosta. Tu jeszcze gdzieś była jakaś halucynacja chyba. No jest zadowolony Showtime ze swojej sytuacji ekonomicznej i po prostu gra dalej. A myślałem, że chociaż spróbuję podgryźć, wiecie, podejść, strzelić Disruptorami chociażby i dopiero się oddalić. No, to jest bitwa, której chyba nie może tak wziąć sobie Uthermal jak chce. Boże, to są Archony i Mortale, Disruptory, przecież to jest taki taran. Jakby Władcy Pierścieni. No nie da rady, panie, takiego z główki rozbroić, więc chyba 2-2. No, jeszcze, ale nie tak, jakoś nie może tego finalnego kroku zrobić Tobias. No może teraz, Disruptory bardzo dobrze ustawione, niby na pierwszej linii, ale po wystrzeleniu stają się drugą, trzecią linią. Ale nieudany ten mały hak rzucony w Uthermala. Chociaż spłonie sensor tower, bo widzę, że refleks szachisty i Stefan Gaśnica nie zdążył tym razem na miejsce zdarzenia. Jeszcze raz podchodzi Tobias. Jedna kulka w SCV-ki. Aż by się prosiło, przecież one wszystkie zgrupowane. No panie, strzelaj! No nie, no nie wierzę. Może Archony chociaż, no cokolwiek! Nie, no nie wierzę. No przecież... Aż się prosiło. Nie może gonić też za bardzo teran Protosa, no bo Disruptory. Dlatego nie jestem wielkim fanem tej jednostki. Pomimo tego, że gram Protosem. No, teraz się troszeczkę rozbisturmanił Tobias, bo wie, że ma więcej armii, jest po prostu silniejszy w tym momencie. Stalkery atakują Orbitala. No i zaczyna się rzucanie kul disruptorowych. Wszystko jest bardzo dobrze wyliczone przez Tobiasa. Orbital zniszczony. Oj, spadają siły terańskiego zawodnika. Natychmiast ruszył na kontratak. Czy Niemiec o tym wie? Chyba nie. Tam na minimapie jeszcze przelatywał obserwer, ale on akurat nie zauważył wroga. No ale teraz widać po tym, jak mało jest tutaj jednostek terańskich, że raczej taki właśnie kontratak się odbywa. Nie ma to znaczenia. Obronił się Showtime tymi stalkerami zapewne. Ewentualnie recallem. No, co chce, to zrobi. O, leci recall. No też taki ciekawy, bo tutaj sporo Disruptorów jest, więc nawet nie wiem, czy nie można z tym wojować. Zloty. Teraz już Stalkery powinien chyba tutaj jakoś przywoływać Showtime, ale może jeszcze nie ma takich możliwości. ...25 probek. W sumie niezły manewr pana Uthermala, ale... No, walczy teraz na
prawie dwukrotnie większe wydobycie. On zbiera 1000-1100, rywal 2000-2100 około na minutę. No nie ma wojska, Newthermal do obrony za bardzo. Coś tutaj w kontrataku istnieje oczywiście. Nawet nie ma jeszcze recola. Newthermal, ty koczowniku. Tutaj jeszcze jest mały drop. W sumie ten dobrze kombinuje, ale szansy w tym dalej nie widzę. Tak, tutaj się obronił. Tutaj się obronił, tutaj go pocisnął. Tutaj też wygrywa Showtime, nawet sobie bazę buduje, nie widzi jej Newthermal. No ale tak, to będzie GG. 2-2, proszę, pięknie. Jak w meczu, też chyba karne będą. To i tutaj piąta mapa. Decydująca mapa o tym, kto będzie reprezentować Europę w finale turnieju na tych różnych, ale całkiem zacnych mapach. Albo to będzie Newthermal, albo to będzie Showtime. Mapa Yamatai, bardzo ładna, chociaż też ma pewne niedociągnięcia. No i zobaczymy, kto będzie teraz mądrzejszy, sprytniejszy. Ładny powrót zaliczył Showtime w tym starciu. Przegrywał przecież 0-2, teraz mamy 2-2. O, a w finale widzę, że karne. Najlepiej. Tam się będzie trochę działo. Takie trochę rzut monetą, to mi to takie fajne rozstrzygnięcie w sumie. Kto jest najlepszy na świecie? No, rzuty karne zdecydowały, proste. O! A tu jak ukrył te koszary Newthermal. Zobaczymy, czy sprytnie. Nie, no Showtime to jednak nosem wyczuwa takie podchody. Już wie, że tutaj się znajdują właśnie te koszary. Chciał jeszcze schować SCV-kę, żeby i ona nie zdradziła pozycji tego budynku. No i gramy w sumie totalny standard na początku, z tym, że no już troszeczkę wie Newthermal. Przepraszam, Showtime. No, Newthermal też wie to, że Showtime coś wie, więc może też na tej podstawie zmienić coś w zagraniu może. No w każdym razie dwie rafinerie, fabryka, przy czym z tych rafinerii teraz tylko dwie SCV zbierają, co też jest istotną informacją dla, no dla nas. Nie wiem, czy Showtime się tam domyśla tego. W takiej sytuacji oczywiście będzie ekspansja, znaczy powinna być ekspansja przed starportem. No i patrzymy dalej. Pojedynczy Helion oraz Reaper. Taka bardziej ekipa z wiadomo. A nie, to są dwa Reapery i Heliona. To jest taka fajna ekipa, dwóch Reaperów i Heliona. To mi się podoba, bo to potencjalną adeptkę na mapie może złapać, chociaż tutaj akurat adeptka siedzi w bazie. Ciekawe, czy zrobi baterię. Nice. Podoba mi się plan Showtime'a. Bardzo defensywny, bardzo zachowawczy wobec ryzykownego Newthermala. Jak będzie gotowa bateria, to na pewno żadna adeptka nie padnie, czy proba też chyba nie powinna, bo to dwa Reapery i Helion. Ale dopingują, ale motywują tego bramkarza. Tam już mowa motywacyjna trzeci raz leci. Zapętlił się. Jakie zaniepokojone miny. Nawet nie zaczepił go Newthermal. Po prostu trochę się tutaj pokręcił po okolicy.
zobaczył baterię i pewnie dlatego zrezygnował, no bo co ma się kopać z koniem. Ale nie widział też Stargate'a i to jest największa chyba sprawa. Ciekawe, że nie poświęcił Reaperów, żeby wskoczyć do pierwszej bazy i zobaczyć właśnie, czy to Stargate, czy to co, to co to jest właściwie, panie Tobias. Chyba, że on już po samych adeptkach się spodziewa czegoś takiego. Może też chce mieć w timing pushu, tak, zobaczcie. On ja coś czuję, że on wie, że to są Stargate Phoenixy i on tym timing pushem chce z automatu ukarać rywala. I nawet te dwa Reapery, moim zdaniem, mogą mieć duże znaczenie, gdy przyjdzie już moment bitwy. No ale czekajmy, czekajmy. No, w momencie, gdy finał Euro będzie się rozstrzygać w rzutach karnych, to nam się tutaj prawdopodobnie rozstrzygnie mapa Yamatai i ten pojedynek w zasadzie dzisiaj finałowy, a raczej doprowadzający jednego z graczy do finałów. Bramkarze pewnie mają presję niemałą. Zawodnicy tutaj podejrzewam, że nie aż taką dużą, bo to jednak jest taki dodatkowy turniej. No są dolary jak najbardziej do wygrania, ale spokojnie. Nie kupią za to nawet dwóch kamienic. Nawet jednej, więc pewnie presja nie jest tak ogromna i dlatego takie może ryzyko aż podejmuje Uthermal. Chce wygrać tym jednym puszem. Adeptki się już teleportują. Jeszcze nie wie, jak się do końca zachować. Czy już teraz wchodzić, czy nie teraz, bo to jednak... O, jak bunkry powstaną, będzie problem. Może znowu będzie potrzebny recall jakiś na bok. Pierwszy Feniks zniszczony. No i wchodzimy, nawet proby wyciąga Niemiec. Pierwszy czołg też już w powietrzu. No ej, to chyba działa, chyba jednak Showtime. Chyba jednak Helmut. Pięknie, te proby nawet otoczyły Siege Tanka, to działa, to po prostu działa. Ej, bez GG. Niby Holender, a wyszedł po angielsku. Brawo, Tobias. No i to Tobias jutro zmierzy się w finale z jednym z Koreańczyków. Czy będzie to Bian, czy będzie to Rogue, Innovation, czy Cure, nie wiemy, ale już jutro o 13 będą rozgrywki, na które bardzo mocno zapraszam. No szkoda, że to nie Polacy walczyli z Showtime'em, czy Laser, czy Mana, no, ale Uthermal miał dzisiaj bardzo ładny występ. O mały włos nie wygrał. Prowadził 2-0, potrzebował trzeciej mapy, ale piękny powrót Showtime'a i mamy GG. Fajne rozgrywki, podobało mi się. Fajne decyzje i też widać, że na tych nowych mapach no tak się mogli wykazać, co sprytniejsi zawodnicy. GG. Easy prediction? Ta, na pewno easy. Dobra, dziękuję za oglądanie, dziękuję za... prawie 6 godzin streama. Trzymajcie się.